Adam Duszyk, nauczyciel historii wiedzy o społeczeństwie w 6 liceum ogólnokształcącym, został kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Radomia w październikowych wyborach samorządowych. Radomskie SLD krytykuje przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika. Zdaniem Lewicy nie chcą zwołać uroczystej sesji poświęconej honorowemu obywatelowi Radomia Józefowi Grzecznarowskiemu. Publiczny ogródek Jordanowski ma nowy plac zabaw i wielofunkcyjne boiska. W środę odbyło się oficjalne otwarcie obiektów. Środa, 29 sierpnia. Dariusz Osiej, witam Państwa, zapraszam na informacje telewizji Dami. Adam Duszyk, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w 6 liceum ogólnokształcącym imienia Jana Kochanowskiego, został kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Radomia w październikowych wyborach samorządowych. W środę PSL zaprezentował nie tylko swojego kandydata na prezydenta, ale także jedynki w wyborach do Rady Miejskiej. Adam Duszyk startuje pod hasłem Samorządna Rzeczpospolita Radomska. Prezentacja kandydata na prezydenta Radomia i jedynek w wyborach do Rady Miejskiej oznacza jedno. Polskie Stronnictwo Ludowe do wyborów idzie samodzielnie. Podjęliśmy decyzję, że w wyborach, najbliższych wyborach samorządowych będziemy startować jako Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie budując szerokiej koalicji z innymi partiami będącymi w opozycji w polskim parlamencie, ale idąc samodzielnie, Polskie Stronnictwo Ludowe ma wielką tradycję, wielki dorobek samorządowy. Zdecydowaliśmy, że ten dorobek tych kandydatów będziemy przedstawiać Państwu z naszej rodzimej, tożsamej listy. W środę Polskie Stronnictwo Ludowe odkryło swoje wyborcze karty. Kandydatem PSL-u na prezydenta Radomia został Adam Duszyk, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w 6 liceum ogólnokształcącym imienia Jana Kochanowskiego. Na lekcjach, szczególnie wiedzy o społeczeństwie i historii, ciągle opowiadam dzieciakom, że brakuje nam pełnego społeczeństwa obywatelskiego, że jest zbyt mała partycypacja obywateli w to, co się dzieje w mieście, że muszą brać odpowiedzialność za swoje miasto, za swój kraj, a oni pytają mnie, a dlaczego pan nie bierze tej odpowiedzialności? Przecież ma pan do tego kompetencje, dlaczego nie chce pan się podzielić swoim talentem z Radomiem? I mam 46 lat i dotarło do mnie, że rzeczywiście jestem mało wiarygodny, kiedy z nimi o tym rozmawiam i chcę spróbować swoich sił. Wierzę w to, że rzeczywiście temu podołam i odbuduję prawdziwą wspólnotę w Radomiu, bo tego Radomiowi brakuje. Adam Duszyk, jak podkreśla, nie jest członkiem PSL-u. Bardzo ujęło mnie to ugrupowanie, przede wszystkim swoją otwartością na nowe osoby i tym, że w ogóle zaproponowali mi taki start. To jest dla mnie naprawdę wielkie wyróżnienie. Jest to partia z ponad 120-letnią tradycją. Nie jest to efemeryda, tak jak inne partie polityczne, które powstają i znikają po jednej kadencji. Jest to partia ideowa i co najważniejsze centroprawicowa, więc w punkt moich poglądów politycznych. Kandydat PSL-u zapewnia, że nie interesuje go agresywna i brudna kampania wyborcza. Poprowadzę kampanię dżentelmeńską, nie będzie czarnego PR-u, pokażę zupełnie inny styl, że można politykę poprowadzić w zupełnie innym stylu, bez kopania się po kostkach. Polskie Stronnictwo Ludowe zaprezentowało także jedynki w poszczególnych okręgach w wyborach do Rady Miejskiej. W okręgu numer 1 jedynką jest Adam Duszyk, w okręgu numer 2 Monika Staniszewska, okręg numer 3 to Agnieszka Stolarczyk. Jedynkami w okręgach numer 4 i 5 są odpowiednio Krzysztof Ferenstein i Józef Bakuła. Adam Duszyk będzie gościem programu Punkt Widzenia. Już serdecznie zapraszam, zaraz po prognozie pogody. Remont i rozbudowa Radomskiego Amfiteatru, poprawa sytuacji materialnej ludzi kultury oraz kulturalne ożywienie radomskiego deptaka. To m.in. punkty wyborczego programu Ryszarda Fałka, kandydata bezpartyjnych Radomian na prezydenta Radomia, dotyczącego obszaru kultury. Prezentacja programu wyborczego Ryszarda Fałka dotyczącego kultury odbyła się na terenie Radomskiego Amfiteatru. Według Ryszarda Fałka zmiany, jakie należy wprowadzić w następnej kadencji samorządu, to podniesienie wynagrodzeń ludziom kultury i doposażenie placówek kultury w nowy sprzęt. Kolejnym punktem, na który zwraca uwagę Ryszard Fałek, jest remont i rozbudowa Radomskiego Amfiteatru. Czy nam potrzeba na 6 tysięcy widowni, czy na 3 tysiące, to jest na pewno do dyskusji w gronie fachowców. Wydaje mi się, że Radom jest miastem 200-tysięcznym i na 3-4 tysiące widownia byłaby super. Natomiast trzeba być może troszeczkę głębiej wpuścić, zrobić tutaj jakiś dach. Na dachu pewne też infrastrukturę, patrz kawiarnie, różnego rodzaju zajęcia, żeby tutaj akurat nie tylko raz na jakiś czas wydarzenie, kabaret, muzyka, jakiś zespół i tak dalej, tylko żeby to życie tutaj funkcjonowało cały czas, żeby ściągało.
Kandydat bezpartyjnych Radomian proponuje także budowę parku kulturowego. Park kulturowy mam na myśli od zalewu, od Borek po Michałów. Jest on częściowo rozpoczęty, ten deptak, ten trakt, ale trzeba do Michałowa pociągnąć, żeby każdy sobie mógł przespacerować, przejechać, przewędrować. Oczywiście musi to być bogate w ścieżki edukacyjne, ścieżki historyczne. Ponadto Ryszard Fałek chciałby kulturalnie ożywić radomski deptak poprzez stworzenie sieci lokali z muzyką. Propozycje dotyczące kultury, jak wyjaśnia Ryszard Fałek, należą do obszaru budżetowego jego programu wyborczego. W ubiegłym tygodniu kandydat bezpartyjnych Radomian prezentował swój program w obszarze politycznym. Absolutnie chcemy wyrugować politykę, czyli coraz więcej samorządowców, żeby było bezpartyjnych i tu pewne propozycje pokazaliśmy, że nie będzie stop czystkom kadrowym. Także powiedzieliśmy o tym, że kolegium będzie zawierało resortowych prezydentów z różnych środowisk politycznych. Także tu chodzi o to, żeby tych kłótni w samorządzie nie było politycznych, abyśmy dyskutowali nad jakością. W obszarze budżetowym Ryszard Fałek proponuje także edukację artystyczną najmłodszych Radomian oraz opracowanie monografii dziejów miasta. Sojusz Lewicy Demokratycznej w Radomiu krytykuje przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika. Zdaniem Lewicy nie chcą zwołać uroczystej sesji poświęconej honorowemu obywatelowi Radomia, byłemu prezydentowi Józefowi Grzecznarowskiemu. Do krytyki przyłączają się także bezpartyjni radomianie i Komitet Wyborczy Wyborców Radomskiej Prawicy. Marcin Dąbrowski zarzuca Dariuszowi Wójcikowi, że wycofał się z wcześniejszych ustaleń w sprawie sesji poświęconej Józefowi Grzecznarowskiemu. Pan przewodniczący zmienia zdanie. W czerwcu i w lipcu w sferze medialnej, w sferze, mówiąc do mikrofonu wprost, na sesji Rady Miejskiej, mówił, obiecywał nawet córkom Józefa Grzecznarowskiego, które przecież w czerwcu przyjechały na sesję Rady Miejskiej, obiecywał, że we wrześniu ta procedura się zakończy właśnie uroczystą sesją. Zdaniem działaczy SLD to kolejny przykład działań PiS naruszających prawo. W regulaminie stoi jak wół, panie przewodniczący, iż sesja uroczysta w obecności pana prezydenta ma zakończyć całą procedurę. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaja nas do tego, że w sferze ogólnopolskiej łamie zasady praworządności i łamie zasady konstytucji, ale nie chcemy jako mieszkańcy, aby to przenosiło się w dół i żeby Prawo i Sprawiedliwość łamała zasady samorządności czy nawet regulaminy Rady Miejskiej. W lipcu Rada Miejska nadała Józefowi Grzecznarowskiemu tytuł honorowego obywatela Radomia. Ale nie odbyła się jeszcze sesja, na której władza miasta wręczyłaby stosowne dokumenty rodzinie Józefa Grzecznarowskiego. W miniony poniedziałek Dariusz Wójcik poddał w wątpliwość konieczność zwoływania uroczystej sesji. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej stanowisko SLD poparli też bezpartyjni radomianie. Wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko takiemu traktowaniu mieszkańców Radomia, bo przypomnę, że to mieszkańcy Radomia w sposób bardzo żywiołowy i energiczny zaangażowali się w sam proces przygotowania tej procedury nadania honorowego obywatelstwa miasta Radomia. W oświadczeniu przesłanym dziś do naszej redakcji o uhonorowanie Józefa Grzecznarowskiego zapelowali też przedstawiciele KWW Radomska Prawica. W uzupełnieniu tej informacji fragment oświadczenia, które przysłano do naszej redakcji, oświadczenia Komitetu Wyborczego Wyborców Radomskiej Prawicy. Z dużym niesmakiem przyjmujemy decyzję radnych Rady Miejskiej w Radomiu, którzy podczas poniedziałkowych obrad nie zdecydowali się na zwołanie uroczystej sesji Rady Miejskiej w celu nadania Józefowi Grzecznarowskiemu medalu honorowego obywatela Radomia. W naszej opinii brak woli do zwołania uroczystej sesji jeszcze w tej kadencji Rady jest również nietaktem w stosunku do wszystkich środowisk i osób zaangażowanych w inicjatywę nadania honorowego obywatelstwa miasta Radomia dla prezydenta Grzecznarowskiego. Liczymy, że radni Rady Miejskiej wraz z jej przewodniczącym zmienią zdanie i zdecydują się uhonorować Józefa Grzecznarowskiego jeszcze w tej kadencji Rady. Publiczny ogródek jordanowski ma nowy plac zabaw i wielofunkcyjne boiska. W środę odbyło się oficjalne otwarcie obiektów. Dzieci mogły od razu sprawdzić przydatność urządzeń, bo odbył się tam rodzinny festyn z okazji zakończenia akcji lato. Publiczny ogródek jordanowski prowadził od dawna zajęcia rekreacyjne, ale teraz dzieci mają do dyspozycji nowe urządzenie, bezpieczne i atrakcyjne. W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowaliśmy projekt, który obejmował modernizację placu zabaw, który tutaj był, i modernizację, chociaż to było zbudowanie od nowa, że tak powiem, boiska wielofunkcyjnego do różnych gier, siatkowej, ręcznej, koszykówki.
Inwestycja kosztowała około 500 000 zł. Pracownicy ogródka zapewniają, że nowe boisko i plac zabaw pomogą im w prowadzeniu zajęć i w czasie roku szkolnego, i podczas akcji Lato. A tegoroczne zajęcia wakacyjne pokazały, jak duże zainteresowanie im towarzyszy. W tym roku w ogródku w czasie lipca i sierpnia spędzało czas ponad 250 dzieci. W wakacje u nas dzieje się bardzo dużo. Mamy bardzo dużo wyjść, chodzimy do kina, na warsztaty różne, organizujemy dla dzieciaków zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, gimnastyczne, sportowe. Korzystamy z dobrodziejstw tego miasta i z różnych atrakcji, które mamy w mieście. Festyn był jednocześnie zaproszeniem do udziału w zajęciach w czasie roku szkolnego. To wszystko w informacjach telewizji Deami. Za chwilę sport i pogoda. Przypominam, że tuż po prognozie pogody program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie Adam Duszyk, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Radomia w październikowych wyborach samorządowych. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Rekord i telewizji Deami, rozmowę czwartkową. Gościem Łukasza Molendy będzie poseł Kukiz 15, Robert Mordak. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.